serdecznie witam w naszym studio Prawy TV panią Barbarę Rodę, publicystkę, która 2 miesiące temu wróciła do Polski z Kanady. Tak, witam serdecznie. Proszę powiedzieć, pani Barbaro, o swoich doświadczeniach pracy w Kanadzie, o Polonii może. Może to chyba głównie Polaków interesuje. Jak tam funkcjonuje Polonia? Polonia w Kanadzie myślę, że jest dosyć podzielona, podobnie jak w Polsce, jeśli chodzi o poglądy na różne sprawy polityczne i społeczne. Jest na pewno część duża Polaków, takich patriotów, którzy mieszkają tam, ale jednak kochają cały czas Polskę i myślą o Polsce i interesują się i dbają. Natomiast jest też część takich osób, które wyjechały w takim okresie z Polski, kiedy no tutaj działali, powiedzmy, jako czy też służba bezpieczeństwa, czy agenci, czy służb specjalnych. Czy, tak jest, czy tajni współpracownicy. No i oni też funkcjonują w tym środowisku polonijnym. Ale czy oni w jakiś sposób tam, powiedzmy, niekorzystnie działają na rzecz polskości? Myślę, że jak to wygląda? Oni często też zajmują dość znaczące stanowiska w różnych polonijnych organizacjach, więc mają wpływ bezpośredni na to, na to, co się dzieje w Polonii, prawda? Nie występują jakoś oficjalnie czy jawnie przeciwko polskości, tak? Ale mają taką dość krecią robotę chyba robią. I mają takie ugruntowane poglądy na różne sprawy, w związku z czym blokują pewne na przykład inicjatywy, prawda? Patriotyczne. Tak jest, przeszkadzają, kłody rzucają. No nie wiem, mieliśmy różne przypadki, ponieważ działaliśmy tam w Polonii. Na przykład, kiedy mieliśmy jakieś inicjatywy takie jak organizacja bankietu patriotycznego z zaproszonymi gośćmi z Polski, to było bardzo dużo przeszkód, łącznie z zrywaniem plakatów, czy do tego rodzaju rzeczy. Zresztą na mnie w Kanadzie była zorganizowana i bardzo dobrze przeprowadzona nagonka właśnie z powodu działalności takiej patriotycznej. Tak. I to mogę powiedzieć jawnie, oficjalnie, bo to wszyscy zaangażowani wiedzą, że to o to chodziło. A proszę powiedzieć, czy ta działalność tych środowisk patriotycznych, czy koncentruje się przy kościele w jakiś sposób? Wiemy, że tam pięknie działają różnego rodzaju parafie polonijne czy polonijno-kanadyjskie? Czy są niezależne jakieś Niezależne miejsca? Raczej, to znaczy większość Polaków w Kanadzie, wśród Polonii chodzi do kościoła i jest przy parafiach. Właściwie dużo rzeczy dzieje się przy parafiach polonijnych. Natomiast raczej organizacje takie, które działają społecznie i politycznie, to są niezależne od kościoła. To jest, czyli prawidłowe to jest. W szczególności dlatego, że w Kanadzie jest takie też prawo, że kościół nie ma prawa angażować się w politykę. Więc tam często kościoły trochę się obawiają, żeby bezpośrednio się angażować, w związku z tym oficjalnie przynajmniej się nie angażują, chociaż są księża, którzy wspierają te organizacje patriotyczne. Osobiście znam taki kościół polonijny w Kanadzie, gdzie ksiądz brał udział i przyjmował zaproszonych gości z Polski. Nawet powiedziałabym, znam dwa takie kościoły wokół Toronto, poza Toronto, w pobliskich okolicach, gdzie właśnie goście z Polski o takich poglądach prawicowych, patriotycznych, byli tam przyjmowani w kościele, można było zrobić spotkanie, można było zaprosić Polonię właśnie i dyskusję poprowadzić. Pani Barbaro, proszę powiedzieć, jak wygląda życie w Kanadzie i później ten kontrast, jak pani wróciła do Polski, jak tutaj się pani poczuła? Tak, więc wśród Kanadyjczyków, czyli poza Polonią, bo Polonia jest jakby swoim światem tam w Kanadzie, wśród Kanadyjczyków żyje się zupełnie inaczej, tak, niż w Polsce, ponieważ doszło już do tego, że te wpływy, że tak się wyrażę, lewackie ze swoimi różnymi
poglądami, tak forsują. Ale z jakimi swoje, poglądami, na przykład, proszę. Na przykład ze swoimi antykościelnymi, prohomoseksualnymi poglądami, tak mocno wchodzą z butami w życie społeczności, mimo że są mniejszością. A po prostu próbują przejąć większość, i że dochodzi do tego, że dochodzi do różnych bardzo, bardzo złych rzeczy, dlatego tam życie wśród Kanadyjczyków jest dość trudne, zwłaszcza dla osoby, która ma inne poglądy. Na przykład mogę powiedzieć taki przykład. W Kanadzie jest system edukacji taki, że są szkoły tak zwane publiczne i katolickie. I zarówno za szkoły publiczne, jak i katolickie nie płaci się, jakby rodzice nie płacą pieniędzy, bo to jest w podatkach. Podatnicy Czyli wybierają... Kanada jest taka troszeczkę socjalistyczna, prawda? W pewnym stopniu. W pewnym, tak, tak, na pewno, bo i opieka zdrowotna jest finansowana i tak dalej. Ale w każdym razie, więc podatnik wybiera, czy chce płacić na system publiczny, czy katolicki. Znaczy tak było wcześniej, teraz podobno się o tyle zmieniło, że wszyscy płacą na te systemy, ale w każdym razie rodzic wybiera, czy dziecko pośle do szkoły publicznej, czy katolickiej. I szkoły katolickie, jak sama nazwa wskazuje, wychowują i nauczają w oparciu o wartości katolickie. Ale niestety w tej chwili tak się zrobiło, że są zmuszane do tego, żeby nauczać i wychowywać przeciw wartościom katolickim. Czyli na przykład szkoły katolickie ostatnio weszło kilka takich przepisów, uchwał. Na przykład jedna z nich nazywa się Bill 13, czyli uchwała 13. Wzburzenie spowodowała wśród całej społeczności katolickiej. Że na przykład w szkołach katolickich, bo w publicznych też już było, ale teraz i w katolickich, uczniowie mają prawo zawiązywać i dyrektor nie może odmówić, musi zezwolić uczniom, a wiadomo, że uczniowie są kierowani przez dorosłych, kluby hetero-homoseksualne, czyli kluby gejowsko-heteroseksualne, czyli jeżeli tacy uczniowie się pojawią, że chcą taki mieć klub, to oni mają prawo. Oczywiście dowiadujemy się, że na takich spotkaniach tych klubów tam jest prowadzona indoktrynacja tak homoseksualna i dochodzi do tego, że uczniowie, absolwenci kończą szkołę średnią katolicką i wychodzą przeciw nie tylko, że niewierzące, ale antykościelni. Bardzo, z odpowiednimi już wskazówkami, co mają dalej robić, żeby z Kościołem walczyć, prawda? I to są znane przypadki, o tym się czyta i mówi. I szkoły katolickie mają związane ręce, dlatego że straszy się ich, że jeżeli będą przeciwstawiać się, nie będą dostosowywać się do tych wszystkich przepisów, uchwał i tak dalej, no to po prostu się zamknie wszystkie szkoły katolickie i będą same publiczne, prawda? W szkołach katolickich nawet dochodzi do tego stopnia, że raz w roku jest na przykład dzień homoseksualny i uczniowie mają się ubrać w różowe stroje. Jako znak na solidarność z osobami homoseksualnymi. Szkoła katolicka, czyli jest jakby nie tylko, że tak zwana akceptacja czy tolerancja, ale wręcz promocja. Ale to jest jeszcze nie wszystko. Najbardziej zbulwersowała mnie na przykład historia, którą usłyszałam w jednej ze szkół już publicznych, no ale też szkoły publicznej, prawda? Które mają wychowywać. Gdzie chodzą ludzie, gdzie chodzą dzieci, prawda? O określonych wartościach różnych rodziców, prawda? I była taka sytuacja, że lekcje prowadził w jednej ze szkół publicznych, podstawowych, w klasie zerowej, czyli właściwie w pierwszej, dla sześciolatków, prowadził transwestyta, który przebierał się w różne stroje kobiece na te lekcje i podczas tych lekcji zachęcał
sześcioletnich chłopców, żeby przychodzili do szkoły w sukienkach, bo to miało być taką zachętą do tego, żeby oni jakby byli otwarci, byli, tak? Tak, i oni się, żeby oni się sami określali, prawda, jakoś. Wiemy, że dzieci sześcioletnie nie są na etapie w ogóle określania swojej orientacji seksualnej w żaden sposób, prawda? Więc jest to definitywna promocja, znowu kolejny raz, tych wszystkich dewiacji. I wypowiadali się psychiatrzy już na ten temat, że te dzieci niestety mogą mieć bardzo, bardzo duże zaburzone problemy, zaburzone właśnie, zaburzone tożsamość tak, własną już w okresie dojrzewania, przy takiej edukacji właśnie. Ja muszę jeszcze dodać, przepraszam, że tak dużo mówię, może to... Bardzo proszę. Ale ja bym chciałam dodać, bo uczestniczyłam jako dziennikarz, byłam na paradzie homoseksualistów. Parada, Kanada się szczyci się tym, że ma największą taką paradę na świecie. No nie szczyci się tym, jakich ma naukowców, historyków czy, prawda, muzyków, tylko tym, że ma taką paradę największą. I to już nie trwa jeden dzień, tylko cały tydzień. To jest podzielone na dni. Całe miasto jest zamknięte. I główna ta parada była robiona w Dzień Kanady, co jest moim zdaniem dość specyficzne, no bo to ma być Dzień Narodowy, prawda? Dzień Kanady, Canada Day. Tak, gdzie, a to tak jakby było najważniejsze. Tak jest, tak jakby wręcz promocja wmawiało się ludziom, że jeżeli jesteś Kanadyjczykiem, no to musisz wspierać i popierać mniejszość homoseksualną. I teraz ja o tym napisałam taki reportaż z tego wydarzenia właśnie pod tytułem "Czy bycie Kanadyjczykiem oznacza poparcie dla homoseksualizmu?". Ja tam osobiście byłam, nikt mi nie musi nic mówić, ja sama na własne oczy widziałam, jak to było zrobione, gdzie była wręcz profanacja wszelkich symboli też narodowych, prawda, gdzie flagi zamiast, flaga kanadyjska, która ma czerwony klonowy liść i czerwone takie dwa paski, to tam były tęczowe, gdzie autobusy miały napisane Happy Gay Day, czyli, prawda, miłego dnia gejów, czy coś w tym rodzaju, gdzie z ulicy zamknięte, ludzie po ulicach biegali nago, gdzie to jest zakazane prawnie tak naprawdę, a fizycznie widziałam, biegali nago, no ale to jeszcze nie było tak przerażające, jak to, że na taką paradę przyjeżdżają reprezentanci wszelkich grup i paradują z banerami, na przykład, gdzie jest napisane Kuratorium Oświaty i Wychowania dla miasta Toronto, tak, i następnie Związek Lekarzy Takich i Takich, Stowarzyszenie Bankowców, i w tym momencie to są pewne autorytety, prawda, i one, jak ludzie się na to patrzą, jak ludzie to czytają, to im się wydaje, że oni powinni też poprzeć, no bo skoro takie autorytety popierają, czyli znowu ewidentna promocja patologii po prostu. Tak, patologii, dewiacji i wręcz zmuszanie ludzi do tego, żeby wręcz przekierowywanie ich poglądów, całkowicie zmienianie ich w ogóle poglądu na świat. Dobrze, to teraz przejdźmy do Polski. Trochę nam pani... Nie, no ale bardzo dobrze, pani nam powiedziała, jak wygląda Kanada. Wcale nie wygląda tak kolorowo, jak widzimy. A teraz... Kolorowo właśnie. No kolorowo, ale nie tak dobrze. Nie tak dobrze. Proszę powiedzieć, to zderzenie się z tamtej kultury czy subkultury z polskością, jak pani wróciła do Polski. Jakie wrażenia? No wrażenia były takie, że cieszę się strasznie, że wróciłam wreszcie do normalnego kraju, do Polski. Tutaj oczywiście ja mam wiele zastrzeżeń co do tego, co do ekipy rządzącej w Polsce, i nie uważam, że w Polsce się dobrze dzieje. Jakkolwiek miałam na myśli po prostu Polskę jako naród polski, jako Polaków, jako ludzi. Podróżowałam komunikacją miejską, w metrze, w autobusach i tak dalej, w kontakcie z ludźmi, w sklepach, w rozmowach. Ludzie jeszcze na razie są w miarę normalni. Można z nimi normalnie rozmawiać, normalnie się zachowują. Młodzież, jak się źle zachowuje, normalnie się ubierają. No i przede wszystkim nie ma tego zboczenia wszędzie na ulicach, bo tam po prostu do tego stopnia jest, że w biały dzień po prostu trzeba oglądać
jakieś akty po prostu różnego rodzaju seksualne tej samej płci na ulicach. Tutaj tego nie ma na szczęście i nawet młodzież, która się jakoś może niepoprawnie czasami zachować, miałam takie przypadki, jak się zwróci uwagę, to przyjmuje to do wiadomości, ta młodzież i jeszcze jest tak, no można zwrócić uwagę, nie tak jak w Kanadzie, bo tam jednak no, zwrócić uwagę młodemu człowiekowi to jest pewne zagrożenie, jednak człowiek zastanowi się, a tutaj można i ja właśnie mówię, że jest jeszcze czas w Polsce. W Polsce już idzie to w pewnym kierunku. Już te lewackie różne środowiska próbują tutaj, walczą w Polsce. Żeby tak było jak tam i ci tak. Różni homoseksualiści tak, walczą. Tak, jak opętani walczą. Tak. A nie wiedzą, że mamy wartości wielkie, prawda? Tak, walczą z kościołem, walczą z rodziną, walczą z normalnością jakąkolwiek, z polskością, z narodem, z historią, z tradycją, żeby po prostu zrobić po prostu ten naród, żeby przestał istnieć. Takie jest moje zdanie, bo on w końcu, jak się wynarodowi w ten sposób, to przestanie istnieć. A to jest w interesach z kolei bardzo określonych grup, które do tego dążą, żeby Czyli Polskę zlikwidować. Być może, że oni znają tamte metody, jak tam wprowadzono te nienormalności i może próbują na tej samej zasadzie, żeby mniejszość narzuciła coś większości, nie sądzi Pani? Moim zdaniem na pewno znają i na pewno bardzo świadomie to używają. Ja ostatnio byłam na tak zwanej manifie w centrum Warszawy, z której też zrobiłam reportaż pod tytułem Czym naprawdę jest manifa, gdzie niby pod takim hasłem Stop przemocy wobec kobiet, gdzie w ogóle to hasło jest tylko przykrywką, gdzie to w ogóle o to nie chodzi, bo przecież każdy wie i każdy normalny człowiek nie chce, żeby była przemoc wobec kobiet. To chyba jest oczywiste, nikt nie chce, żeby była jakaś przemoc wobec kobiet, więc o to nikt nie walczy. Oni tam przychodzą pod tą przykrywką, żeby znowu promować swoje dewiacje i walczyć o po prostu zmienienie w ogóle świadomości ludzi, światopoglądu całkowitego ludzi. Żeby A nie właśnie... wiem, czy Pani wie... że mimo, że taki był cel tej manify, to jednak pobito kobiety ze Związku tak? Kobiet, tak, które chciały pokazać, że nie tylko jest ta mniejszość, ale że są normalne kobiety, które walczą o to, o swoje prawa dla rodzin, dla normalnych, zdrowych rodzin. Tak, czyli mimo stop przemocy, a jednak zastosowano przemoc. Oczywiście, że tak, byłam tam, nawet nagrałam, mam nagranie wideo z tego incydentu, byłam pod samym banerem, który wniosły młode dziewczyny na tą manifestację, można powiedzieć w miejscu publicznym, bo to przecież w miejscu publicznym się odbywało i miały pełne prawo tam stać, pokazać normalność, właśnie pokazały na tym banerze przemoc wobec kobiet, pokazały kobietę, która zmarła w wyniku legalnej aborcji, prawda? No i wtedy grupa feministów, jak to się mówi, rzuciła się na nie. Osobiście to widziałam z bardzo bliska i nawet doszło do rękoczynów tam. Także właśnie dlatego ja podkreślam, że to te tam spotkania na szczęście, dzięki Bogu, w bardzo małej ilości ludzi, bo oni się cały rok przygotowują, a tam przychodzi ich garstka. 100-200 osób na cały kraj, czy nawet miasto, to jest w ogóle minimum, więc na szczęście ludzie jeszcze na tyle są świadomi, że nie popierają tego, ale mimo wszystko na ten przychodzą i pod tą przykrywką, że niby walczą z czymś, de facto walczą zupełnie czymś innym i promują swoje właśnie dewiacje. I miałam okazję nawet rozmawiać z kilkoma tam osobami, gdzie ja się zapytałam, dlaczego na przykład te tęczowe flagi tam powiewają na wietrze? Co to ma wspólnego z przemocą wobec kobiet? Ja się tak zapytałam. Dlaczego pani niesie tą flagę? Zapytałam się. A kobieta na to mi odpowiedziała, no bo ja popieram właśnie, bo żyję z partnerką moją i ja tutaj przyszłam pokazywać, że ja popieram właśnie homoseksualizm. A tak prawdę mówiąc, nikt nie prześladuje tych ludzi. Ależ absolutnie, że mają prawo z sobą mieszkać, tylko żeby nie narzucały większości tego.
proszę powiedzieć, jakie pani ma plany? Czy pani będzie w Polsce tutaj? Skoro widzę, że skoro pani się podoba ten kraj, jakie pani ma dążenia, cele? Ja zawsze, ja jestem w Polsce, ja wyjechałam tylko na chwilę do Kanady, na rok z kawałkiem. No wcześniej też byłam, ale w tej chwili ja mieszkam w Polsce, jestem Polką. Całkowicie. Nigdy w życiu bym na stałe nie wyjechała z Polski. Polska jest drugą miłością mojego życia po Panu Bogu, więc ja sobie nie wyobrażam życia gdzie indziej. Także i mam zamiar tutaj żyć i pracować i walczyć o to, żeby ten kraj utrzymać w normalności, żeby była Polska. Myślę, że to jest takie fajne przesłanie dla ludzi, którzy są zmęczeni bezrobociem i tak dalej, że jednak żyjemy w pięknym kraju i trzeba ten kraj zmieniać. Tak. Tak jak powiedziała Matka Teresa z Kalkuty, u której kiedyś pracowałem w Indiach, że jeżeli chcesz coś zmienić, rozpocznij od siebie. Tak jest. Tak. Właśnie. Dziękuję bardzo za pobyt w naszym studio. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.